prowadzących przez nie szlaków bywa niedostępnych. Na szczęście są miejsca, gdzie można skorzystać z przeznaczonych dla turystów kładek spacerowych. Mówiąc bagna, wyobrażałem sobie mroczne topiele, rozlewisko, wodę, a tutaj zwykła łąka. Tak, z perspektywy człowieka wygląda to jak zwykła łąka, trochę pozarastana. Jednak te bagna u nas nad Biebrzem nie są takie, które wciągają człowieka, już nie wypuszczą. To jest zupełnie trochę inna struktura tych bagien. Tak jak teraz widać, w lato są praktycznie zupełnie, wydają się suche. Ta woda jest tam głęboko zmagazynowana jeszcze, ale wydają się zupełnie suche. No właśnie, bo latem w ogóle ta przyroda wygląda tutaj, prawda? Najwięcej dzieje się na wiosnę i jesienią. Najwięcej na wiosnę z tego względu, że na wiosnę ten świat ptasi się budzi nad Biebrzą. Jest to ogromny rejwach, ogromna eksplozja gatunków różnych z południa świata. Przylatują gęsi, są to niespotykane stada po kilkanaście tysięcy sztuk czasami. A poza tym pójdą nasze te ptaki lęgowe i zaczynają się toki, widowiskowe przeloty, walki czasami. Także jest naprawdę wiosna, to jest najpiękniejsza pora nad Biebrzą. Te rozlewiska, później kaczęce kwitnące w wodzie, wspaniała sprawa. Na jesieni znowu mamy chociażby, niedługo się zacznie bukowisko, czyli ruja łosi połączone i będzie rykowisko, gdzie jelenie będą także miały swój ten czas godów. Mniej widać wtedy, natomiast więcej słychać. W tej chwili to wszystko wydaje się takie uspokojone. Jest lato, są wakacje, tak jakby mieszkańcy wyjechali. Tak się wydaje. Tak w zasadzie są dwa takie momenty nad Biebrzą, kiedy się wydaje, że to jest martwa pustka, w zimę i latem. Latem, kiedy jest w dzień zupełnie cisza, zwierzyna się pochowała gdzieś w cieniu, ucieka przed komarami, przed gzami. Ptaki powyprowadzały lęgi, gdzieś też w takich miejscach już bardziej odosobnionych karmią swoje młode, ewentualnie niektóre już poleciały. I w zimę też się wyjdzie, jest pusto, cicho, nic się nie dzieje. Dlaczego dla przyrody bagna są takie ważne? Ze swojego środowiska, jakie tutaj się wytworzyło, czyli właśnie ta struktura jakby tego środowiska, czyli Turzyce, kępy Turzyc, znakomite miejsca lęgowe dla ptaków, rozlewiska, które woda, kiedy się lekko cofa z tych rozlewisk na wiosnę, odkrywa znakomite żerowiska. Dlatego na przykład mamy takie stada gęsi na przelotach, ponieważ one odpoczywają, jedzą, bardzo dużo jedzą wtedy nad Biebrzą i lecą dalej na swoje miejsca lęgowe na północy. Poza tym niedostępność terenu. Jednak brak człowieka powoduje to, że przyroda sobie radzi o wiele lepiej. Taki brak ludzi w zasadzie osiedli ludzkich. No właśnie, tutaj jak okiem sięgnąć, nie ma śladów cywilizacji, żadnych linii energetycznych, słupów trakcyjnych, domów, kominów, niczego. Tak, dlatego ta zwierzyna na przykład swobodnie może się przemieszczać, szczególnie dotyczy to takich gatunków, które człowieka jakby boją się bardziej z natury, jak puchacz, bocian czarny, orliki, grubodzioby, krzykliwe, które w takich olsach naszych starych gniazdują, nie niepokojone przez nikogo. Tutaj także występuje bardzo liczna populacja łosia. Tak, jest to populacja, która odbudowała się i po pierwszej wojnie, kiedy tutaj było tylko kilka sztuk, i po drugiej wojnie, kiedy podobnie było bardzo niewiele tego łosia. I w zasadzie w tych nowych, powojennych granicach Polski była to jedyna populacja, jaka była wtedy w granicach kraju. Z tych kilkunastu sztuk zrobiło nam się w tej chwili w granicach parku około 650-700 sztuk łosia. Oczywiście w Polsce mamy o wiele więcej tego łosia. Jeszcze przychodziły łosie za wschodniej granicy, później do Polski z Litwy, Łotwy, Estonii. Natomiast ta biebrzańska populacja też trochę się różni genetycznie od tych innych. No i jest tutaj taka bardzo, bardzo mocna, silna. Widać, że to się ustabilizowało od kilku lat, jest taka sama. Droga przecinająca część Biebrzańskiego Parku to dawny carski trakt. Wytyczono go poprzez bagna, a osuszenie i utwardzenie grząskiego terenu pochłonęło krocie. Droga długimi kilometrami ciągnie się w linii prostej. Według anegdoty car wykreślił ją na mapie linijką. Carska droga powstała, by połączyć komunikacyjnie twierdzę w Grodnie, Osowcu i Łomży. Osowiec to jedyne miejsce, gdzie bagna wyraźnie się zwężają, a więc najlepszy kierunek ewentualnego natarcia wojsk pruskich. Twierdzę w Osowcu budowano w latach 1882-1892, a w jej skład wchodziły przede wszystkim cztery potężne forty. Do dziś zachowały się tylko dwa z nich, w tym dość mocno zniszczony Fort Zarzeczny.
Fort Centralny mieści się dziś na terenie czynnej jednostki wojskowej. Można go zwiedzić po wcześniejszym umówieniu wizyty, lecz nie wolno niestety filmować. Kanał Augustowski łączy Wisłę z Niemnem, a zaczyna się właśnie tutaj, na północ od Biebrzy. Śluza w Dębowie jest pierwszym tego typu obiektem na kanale. Ta śluza to jest chyba odpowiednie miejsce, żeby porozmawiać o Karolu Brzostowskim. Hrabia, postać bardzo ciekawa, ale jego biografia chyba nabrała rozpędu, kiedy osiadł w Sztabinie. Hrabia Karol Brzostowski urodził się 11 lutego 1796 roku w Michaliszkach. Po ojcu Michale Chreptowiczu odziedziczył dobra na Litwie, natomiast po matce Ewie Chreptowiczównie między innymi dobra sztabińskie. I w bardzo młodym wieku, bo mając zaledwie 23 lata, osiadł na stałe w dobrach sztabińskich, a dokładniej w Cisewie, bo tam znajdował się dwór. I bardzo młody przedsiębiorczyk. Świetnie znał język francuski, język niemiecki i łaciński. Oprócz tego miał niebywałe pozycje do nauk ścisłych, szczególnie fizyki. O tutaj ze swoją wizją, stworzenia czegoś wielkiego. Wszystkim na samym wyrwania ludzi żyjących z takiego marazmu, bo te ziemie były przez długi czas, powiedzmy, troszeczkę zaniedbane. Posunął się do czegoś, co wówczas nie mieściło się arystokracji w głowach, to znaczy zwolnił chłopów z pańszczyzny. Tak. Jednym z pierwszych jego postanowień było właśnie zwolnienie chłopów z pańszczyzny w roku 1819. Przekształcił pańszczyznę na czynsz, wprowadził płodozmian i mało tego, zabronił chłopom nazywać siebie panem, traktował wszystkich równo, bo chciał być traktowanym jak jeden z nich, a swoich chłopów nazywał swoimi dziećmi. A ten eksperyment się powiódł? Myślę, że się powiódł, bo po dzień dzisiejszy pamięć o Karolu Brzostowskim jest trwała tutaj w naszych okolicach. No i mamy wiele rzeczy, które świadczą o jego jednak sukcesie. O tym okresie, kiedy on tutaj działał, mówi się Rzeczpospolita Sztabińska. Dokładnie. Mówimy o Rzeczpospolitej Sztabińskiej, ponieważ Karol Brzostowski, oprócz tego, że założył fabrykę szkła, na początku to było coś takiego bardzo przypadkowego, bo zgłosił się do niego jeden człowiek z Prus w celu wydzierżawienia takowej fabryki, jeżeli Karol ją postawi. Nie udało się dla tego dzierżawcy utrzymać tego, więc Karol Brzostowski kupił sobie książki, nauczył się, jak odlewać żelazo i stał się hutnikiem. I zaczął uczyć tutaj okolicznych mieszkańców, jak być hutnikami. A potem, kiedy nadarzyła się okazja budowy kanału Augustowskiego w roku 1824, postanowił wybudować hutę żelaza, żeby móc dostarczać potrzebne odlewy do budowy śluz i kanałów. Czy w tej chwili na tej tamie możemy zobaczyć jakieś elementy, które powstały w odlewni Brzostowskiego? Tak, to są wszystkie metalowe elementy widoczne tutaj na ścianach oraz przy już samych wrotach mamy tam takie betonowane, pokaźne elementy metalowe i to są właśnie te elementy, które były wyrabiane w hucie sztabińskiej. Płynąc z północy na południe, Biebrza wpada do Narwi. Kilka kilometrów na wschód od miejsca ich spotkania znaleźć można niewielką miejscowość Wizna, a obok niej Górę Strękową. Obrona Wizny, zwana polskimi Termopilami, to bitwa, jaka rozegrała się tutaj we wrześniu 1939 roku. Polscy żołnierze pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa przez 3 dni bohatersko odpierali atak liczniejszych i lepiej uzbrojonych oddziałów niemieckich. Po poddaniu wycieńczonego oddziału kapitan Raginis popełnił samobójstwo. Jego szczątki, początkowo bezimiennie, pochowano u podnóża góry. Dopiero po wielu latach przeniesiono i złożono w grobie, który znalazł się w długo obronionym bunkrze. Goniąc to jedna z większych miejscowości graniczących bezpośrednio z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Pierwsze wzmianki o Goniądzu sięgają średniowiecza, a dziś latem odbywa się w nim głośny festiwal o nader adekwatnej nazwie Rok na Bagnie. Goniąc to odpowiednie miejsce, by jeszcze raz spojrzeć na Dolinę Biebrzy. Szeroka, rozległa jest rajem dla czujnych obserwatorów, wytrawnych tropicieli, ale też dla wszystkich miłośników przyrody. Warto znaleźć dla niej czas i warto przemierzać przecinające ją ścieżki.